Cześć, witajcie kochani, witam was kochani serdecznie. To już jest 21 odcinek z serii levelowania nowego konta. Jestem Yuken, a dziś podam wam trzy bardzo takie fajne miejscówki na łowienie szczupaków w Michigan. Są to według mnie miejscówki, dwie przynajmniej z nich, testowane przeze mnie. Na 100% mogę ci potwierdzić, są to miejscówki, w której się pojawiasz, jesteś w stanie zapełnić siatkę na full. Mówimy oczywiście o siatce 100-kilogramowej. Bez problemu tą siatkę zapełnisz i to w ciągu takiego naprawdę jednego szczytu, maksymalnie 2 godzin czasu gry. Bardzo fajne miejscówki, gdzie tłuczesz te szczupaki, czyli leci kasa, bardzo fajna, leci bardzo fajne ekspy, więc przy okazji będzie to również część poradnika, jak szybko wbijać kasę, jak szybko wbijać ekspy. Jedną z tych miejscówek generalnie, słuchajcie, to jest oczywiście ta cała zatoka. Nie testowałem żadnych innych miejsc, moi drodzy, na szczupaki. Mowa tylko i wyłącznie o tej takiej zatoce, która tutaj jest. No, pierwszą z miejscówek oczywiście jest tutaj ta pierwsza, ale no teraz ci nie będę pokazywać, bo było dosyć dużo o niej w poprzednich odcinkach, więc po prostu na koniec ją dzisiaj pokażemy, dlatego że, żeby wam szybciej to pokazać, no to, moi drodzy, jestem na motorówce, żeby wam szybciej te miejscówki pokazać. I teraz podstawowe pytanie, moi drodzy, jaki masz sprzęt? No bo od tego będzie zależało, czy sprostasz tej miejscówce. Jeśli masz słabszy sprzęt, no i pytanie, co znaczy słabszy? No ja nie mam jakiegoś super mocnego sprzętu, wbrew pozorom, moi drodzy. Dlatego, że zobaczcie, mam i tak niedawno robiliśmy zakupy. Miałem jeszcze słabszą wędkę, bo jeszcze niedawno miałem wędkę do 11 kg, moi drodzy. Ale bez problemu wędka do 11 kg ta dawała radę. No teraz mam do 15 kg, połowrotek 14,5 i żyłka 13,6. Przypomnę, najsłabszy 11. No nie ma mocniejszych na 36 levelu, znaczy być może wcześniej były. Następna to jest oczywiście spławikówka, nadal do 11 kg. Widzicie, tu nic nie zmieniałem, 10 kg i żyłkę dałem 11, przypom 10. Spokojnie daję taki sprzęt radę, no i oczywiście spinning mam w tej chwili do 12 kg, 12 żyłka. Także daję to, moi radę, kochani, radę z brzegu. Od razu wam powiem, no przy unikacie jest większa zabawa. No, jedyna uwaga, raczej na tym sprzęcie nie pokusiłbym się na łowienie szczupaka tego muskie gołe, tak? Ale zobaczcie, miejscówka bardzo fajna, tutaj właśnie teraz na motorówce, to jest druga miejscówka. I zaraz wam pokażę. Pierwsza nasza miejscówka jest tam, gdzie stoi kolega, gdzie rzuca. Widzicie, tam są markerki. Widzicie? To jest ta pierwsza miejscówka z brzegu. A my po prostu podpływamy sobie, czyli mówimy o tej miejscówce. A my musimy podpłynąć tak jakby po ukosie tutaj. No oczywiście możecie się zrespić również tu i przejść pieszo, jakbyście chcieli łowić z brzegu. A my jesteśmy po prostu, moi drodzy, zobaczcie, tu są markery, zresztą te markery wam pokażę, to są oczywiście szczupaki, które ja złowiłem. Nie są to markery od nikogo. Zobaczcie, jeden muski goły 25 kg. Muskie gołe. Drugi muski 26 kg. Właśnie złowiony na poperka. I dało radę, moi drodzy, właśnie ten oto sposób, który robię, czyli sobie gdzieś tak tu rzucacie okolice markera. Z motorówki czy z łódki, ja mam już swój kajak, tylko tak jak mówię, żeby wam szybko to pokazać, po prostu wziąłem motorówkę, żeby ten odcinek był szybki, dla was, dla widza się poświęciłem, zapłaciłem 3000 za wynajem motorówki, po to, żeby wam to ładnie, kochani, wszystko zobrazować i pokazać. I tak sobie wzdłuż tej trzcinki stajecie, i tak sobie rzucacie tym oto poperkiem, mówimy o poperze 21 gram, 4,0, on spokojnie na tą słabszą wędkę, nawet do 11 kg, da radę i bez problemu wyciągniecie. No, z kajakiem będziecie mieli więcej zabawy. Nie zawsze wam tutaj chwyci, ale akurat o muski gołych to zrobimy poradnik w następnym odcinku. Tylko ja troszeczkę muszę się, moi drodzy, przestawić, bo mi trochę tą motorówkę... Troszkę mi tą motorówkę dzisiaj, moi drodzy... Ja to sobie, zobaczcie, staję sobie tą motorówką bądź kajakiem bokiem. Bo to też ułatwia, słuchajcie, łowienie. Wiecie. Tak, moi drodzy, ułatwia to łowienie. Tak troszkę z boku sobie, bokiem sobie staję. Teraz, żeby mi trzcina tu nie za... Trzeba się wycofać.
pałeczek. Staję sobie bokiem, bo jak nie macie, moi drodzy, mocnego sprzętu, to tak jest po prostu łatwiej. Idealnie stoimy. Widzicie, w linii prostej rzucacie dosłownie kawałek za markery. I tu jesteście w stanie w bardzo fajny sposób wyciągnąć właśnie unikata. Będą wam padały również medalowe. Niekoniecznie za każdym rzutem na poper będziecie mieli branie, nawet w tym szczycie, a widzieliście, że miałem, szczególnie, że mamy pogodę pochmurną, no to trochę to gorzej jednak oddaje, ale jest miejscówka całkiem fajna. Oczywiście kajak i bądź motorówka, znaczy nie polecam ci generalnie wypożyczanie motorówki, bo to Michigan nie jest aż tak wielkie, żeby, no się zagadałem, branie przeszło, trudno. Słuchajcie, nie polecam, bo to się generalnie nie opłaca. No ja to zrobiłem tylko i wyłącznie dla widza, żebyśmy szybko ten odcinek po prostu nagrali, żeby to jakoś szybko i sprawnie szło. I tu śmiało podpływałem, słuchajcie, kajaczkiem. Śmiało jestem zapełniłem siatkę właśnie w ten sposób. Tylko, że na kajaku jest więcej zabawy, dlatego też polecam ci stanąć tym kajakiem, właśnie tak jak tutaj stanąłem motorówką, stanąć, moi drodzy, tak troszeczkę w poprzek. I od razu ci mówię, nie od razu ci kajak się przewróci, to nie jest tak. Musisz się troszkę postarać, żeby kajak cię przewrócił. I tak sobie możesz tutaj ładnie, ładnie rzucać i będziesz łowić fajne te szczupaczki muskie gołe. O, mamy jednego, także zademonstrujemy. Bokiem sobie stoisz i po prostu łowisz. Fajne unikaty wpadają, fajne inne również też wpadają. No to jest tylko demonstracyjnie, więc oczywiście ja nie będę tutaj łowić, bo to mówię, a odnośnie tych szczupaków morskich gołych, to to będzie osobny odcinek. Ale chyba coś medalowego mogło nam wejść, bo odjeżdża. A nie, no jest medalowy, no nie jest to akurat pospolity, no ale zobaczcie, 1700 kaski, 450 prawie, że doświadczenia, trzy kreski, także. Także tutaj macie markerki, moi drodzy. No, jeszcze coś tam zaliczyłem. Także wam jeszcze raz pokażę te markery. Sobie możecie, moi drodzy, zapisać. To jest pierwszy marker. To są moje złowione. Tutaj macie koordynaty. Muskie gołe. 26 kilo złowiłem. Oba złowiłem oczywiście na popera. 25 kilo. Bardzo ładne. Będziemy na to polowali, ale to już w następnym odcinku. To jest tak jak mówię, naprzeciwko tej miejscówki, tam też masz markery, później ci to pokażę. Druga miejscówka, moi drodzy, odpłyńmy. Dobra, chwilkę spauzowałem, żeby wam tutaj darować już to pływanie. Jest kawałeczek dosłownie dalej. Mówię, to zatoczka nie jest tak wielka, żeby tutaj, wiecie, musieć pływać motorówką aż tak bez przesady, ale ja dla czasu po prostu tą motorówkę wziąłem. Zobaczcie, tu mamy drugą miejscówkę. Tutaj łowię zazwyczaj na spławik. To jest ta cała tutaj zatoczka taka, bo tu już jesteśmy na końcu tej zatoczki. Oczywiście w końcówce też, ale mówimy, tutaj jest taka miejscówka, gdzie macie takie lilie wodne, piękne. I tu, moi drodzy, śmiało, zobaczcie, też koledzy rzucają. Pozdrawiamy kolegów. I tu śmiało, słuchajcie, jest markerek. Można rzucać na... A tutaj akurat medale wyciągam. Na duże minogi czy na żywce Schinner, śmiało, słuchajcie, na spławik można tu rzucać. Jak widzicie, koledzy też rzucają na spławik. Także bez problemu. Łowicie sobie z kajaczka, czyli dwie opcje, które ci pokazałem, dwie miejscówki są oczywiście na kajaczku. No i na koniec pokażę ci miejscówkę, którą no, ostatnio ja obławiałem bardzo często, już motorówkę oddaliśmy, czyli respisz się tutaj, kochani moi drodzy, tutaj się respisz i idziesz w prawo, idziesz sobie, idziesz do tego kamienia. Jak masz kamień po prawej, stoi i też jest kamień przy trzcinie. Tutaj się rozkładasz, słuchaj, elegancko, zobacz, rozkładasz się wtedy już z brzegu. Wydaje mi się, że w tej miejscówce nie ma sensu łowić
Kompletnie, moi drodzy, w tej miejscówce nie ma sensu łowić z kajaka. To od razu wam mówię. Jedna słaba wędka, moi drodzy. Mam tutaj akurat na żywce shiner, ale ja często na tej gruntówce łowiłem po prostu na małe żywce. Rzucam sobie na jednego markerka. Tutaj. Cyk. Następnie, moi drodzy, tutaj akurat mam duże minogi, bo na coś polowałem, więc na spławik rzucam sobie na żywce shiner. Tylko od razu musisz wiedzieć, że haczyki 5-0 będziesz mieć więcej brań, czyli tłuczesz 7-0. Generalnie zauważyłem, że jest mniej brań, a jak ma wziąć unikat, to i tak weźmie. Przy czym no mi generalnie się to nie sprawdziło. I tutaj unikaty w większości powyciągałem jednak na spinning. Ja sobie rzucam też tak troszkę na lewo, bo tam ta woda płynie, więc ten spławik będzie nam spływał. Co jakiś czas będzie trzeba go przerzucać. No i zanim oczywiście rzucę na poperka, to wam pokażę tutaj oczywiście też markery. To jest pierwszy marker. To jest jedyny na żywce shiner, który złowiłem, medalowy. Zresztą w sumie nie wiem, po co ten marker zostawiłem, bo tak naprawdę nas tutaj unikaty interesują. I zobaczcie, 17, 7 kilo. Oba, które złowiłem, też na poperka, widzisz. I tutaj też na poperka, 15 kilo. I oba, moi drodzy, które złowiłem, wtedy jeszcze nie miałem siatki. I to był ból okropny, bo musiałem je wypuścić. Nie mogłem ich wziąć do siatki, czyli nie zarobiłem na tym, tylko dostałem za to exp. Oba złowione jakoś koło rano w tym szczycie. No i wygląda to tak, że rzucam sobie po prostu na ten marker, czy tam wiadomo za. Rzucam sobie, moi drodzy, cyk. Na poperka, no ale najpierw dla widza wyciągniemy jakąś fajną rybę. Znaczy, pewnie fajna nie będzie na tej wędce, bo tu nie ma. Tu na żywcach, na małych żywcach to po prostu zwykłe szczupaki zazwyczaj. Aha, bo jeszcze nie. Kręciliśmy. Jeszcze nie podkręciliśmy kołowrotka, bo wymieniłem kołowrotek. Ta wędka troszeczkę została przeze mnie już zmodyfikowana, bo też się przygotowywałem, moi drodzy, na łowienie tych muski, ale o tym będzie w następnym odcinku. Będę, no zobaczcie, mamy na spławiczku branie, także tutaj jest branie za braniem i tak naprawdę bez problemu tą siatę możecie zapełnić. Ja bym wolał, bo mam dziwne wrażenie, że mi zaraz żyłka pójdzie. Nie do końca wiem, jak tam. Sprzęt ustawiałem, chyba przypon jest słabszy, więc wolę dać jedno oczko kołowrotek mniej. Także, moi drodzy, w ten sposób tutaj, niektórzy z was powiedzą, ale nuda. Według mnie na kajaku też można powiedzieć, ale nuda, no to są ryby. Więc to musicie sobie metodę, moi drodzy, sami tutaj obrać. Ja tutaj się respiłem, 3 dni pod rząd oczywiście w czasie gry spędziłem i natłukłem siatkę szczupaków, moi drodzy. No, 100 kilo wtedy miałem siatkę, bo teraz już mam tą siatkę 150. Nie próbowałem, moi drodzy, zapełnić całej siatki 150 kilo jeszcze, bo mam ją teraz dopiero. Byliśmy, moi drodzy, na zakupach, ale naprawdę tutaj natłukłem całą siatkę w ciągu jednego, no chyba będzie medalowy jakiś, w ciągu jednego takiego szczytu, czyli no 2-2,5 godziny czasu gry to zajęło. To jest gdzieś koło tak 30 paru minut. No musimy iść mu naprzeciw, bo raczej, moi drodzy, jest coś większego. I tutaj oczywiście, jeżeli nam mocno jakiś unikat tutaj wychodzi, no to idziemy mu naprzeciw i go mamy. Ale to będzie medalowy. No ale zobaczcie, prawie 2000 kasy jest, także wszystko moim zdaniem, moi drodzy, jest super. I jak widzicie, tutaj sobie rzucamy na... Aha, no dobra, bo to był żywce shiner, ale niech sobie będą. Tam, cyk, haczyki 5-0 i od razu mamy branie medalowego. A jeżeli byśmy mieli haczyki, kochani, 7-0, no tych brań jest zdecydowanie mniej, więc no pytanie, no jeżeli chcecie tłuc siatkę, no to moim odczuciu tylko i wyłącznie wchodzi w grę haczyk 5-0. No tu nam się poper, że tak powiem, popsuł, bo coś brało, no ale chciałem wam pokazać jeszcze, jak rzucam poperem. Chociaż pewnie nie zdążę, bo widzę, że już spławik zaczyna wariować, więc na pewno zaraz pójdzie. I sami widzicie, jest to super miejscówka, ale nie chcę tu się jakby nie chcę się tu za długo też rozwodzić, bo było to w poprzednim odcinku. Możesz całą playlistę sobie zobaczyć z levelowania konta, bo to jest 21
odcinek już. I jak widzisz, jestem nadal na Saint Crocs, ale o tym, dlaczego jeszcze na Deltę nie poszedłem, no to nagram specjalny odcinek następny. Wszystko wam wytłumaczę, bo na Deltę jak najbardziej się szykujemy. Delta jest od 34 levelu, ale to, że mi się 34 level odblokował, nie znaczy, moi drodzy, że my już na tą Deltę pójdziemy. Przy okazji jeszcze robimy, jak widzicie, bo mam uruchomioną tutaj misję z przynętą na Golema, także zaraz jeszcze będę podpływać, łapać, ale to też nagramy w następnym odcinku, czyli łapanie tych po prostu tych żyłek wędkarskich, tak? I oczywiście przynęta na Golema, która też super oddaje, i na przynętę na Golema łowimy fajne szczupaki. Także ja czekam, żeby zdobyć tą blachę na Golema, bo to jest blacha, i na nią tutaj popróbować zamiast tego popera. I zobaczymy wtedy, jakie nam fajne unikaty siądą, bo na razie łowiliśmy na popera. No, coś tu się dzieje i na pewno, jak widzicie, ta wędka już nie jest taka słaba, moi drodzy, bo to jest wędka w tej chwili. No nie no, spławikówka chyba jest 11 kilo, tamta gruntowa jest do 15 kilo, ale coś tam zmieniałem, żyłkę, a wcale lżej nie jest. Jakiejś wielkiej różnicy w łowieniu tych ryb, jak widzicie, nie ma. Także cyk, kolejny medalowy, zobaczcie, 5-0 mamy haczyki i biorą nam ładnie medale. No i oczywiście wbijacie fajną kasę, naprawdę fajną kasę, fajny exp wbijacie, zobaczcie, cały czas się coś dzieje. Więc to jest dla mnie miejscówka numer 1. Taka podstawowa, totalnie podstawowa miejscówka. Spędziłem tu dużo czasu, jest o tym w poprzednich odcinkach, teraz tylko wam daję taką jakby przebitkę. No więcej nie będę tu siedzieć, zobaczcie, nawet 1200 za zwykłego szczupaka, bardzo ładna kasa. Druga miejscówka, no to jest właśnie ta, czyli to jest pierwsza miejscówka, według mnie number one, i tutaj siatę bez problemu zapełnicie. Druga, no to oczywiście możecie się zrespić naprzeciwko i przejść tutaj te markery gdzieś są, gdzieś na tej wysokości, tak po ukosie stąd. Natomiast tam biorą te muskie gołe i my nagramy o tym, moi drodzy, następny odcinek, w którym podejmę wyzwanie łowienie tych muskich gołych po prostu z brzegu. Także to będziemy robili w następnym odcinku. No i trzecia miejscówka jest gdzieś tutaj na samej końcówce. Markery wam, moi drodzy, jeszcze raz pokażę. Czyli mamy te markery tutaj. Ja sobie ten, mówię, na medalowego zostawiłem, żeby tutaj rzucać na tą słabszą wędkę, bo nie chciałem mocną wędką. Zobaczcie, tutaj macie markery, macie koordynaty. Także możecie sobie zatrzymać i spisać. To jest tutaj, gdzie stoimy. Tutaj są te muskie gołe. I to będziemy w następnym odcinku robili. Wystarczy wam jeden marker. No i potem, zobaczcie, płyniecie i tutaj, gdzie wszyscy stoją, jest tutaj, chociaż też się zastanawiam, dlaczego wszyscy stoją tam na końcówce, gdzie tak naprawdę przez ten czas, co spędziłem na levelowaniu konta, ja to konto levelowałem na 36 level z 30 i zajęło mi to parę godzin, i większość stałem tutaj, jako taki samotnik, jeden kolega tylko tutaj łowił i też siatę zapełnił, wszyscy się dziwili, jak on to zrobił, że siatę zapełnił, ja tą siatę zapełniałem, a koledzy stoją na końcu, jakoś tak, no jakichś super rekordów nie mają. Nie wiem dlaczego, może napiszcie w komentarzach, czy wy tam też stoicie, czy wolicie tą moją miejscówkę. A według mnie lepiej oddaje, no jest ona wytestowana, było też w poprzednich, kochani, odcinkach. Ja sobie tu jeszcze rzucę, no i zaraz będę robić oczywiście misję na... No patrzcie, nie jestem w stanie nawet rzucić w tym momencie na popera, bo cały czas coś się dzieje. Ja chciałem rzucić poperkiem, żeby wam pokazać, że tutaj też fajnie jeszcze na poperka biorą. No nie da się, no moi drodzy, nie da się, zobaczcie, na małe żywce również fajnie biorą, no, oczywiście, że biorą zwyklaki, ale też nie chciałem, jakby, ja to zrobiłem ekonomicznie, bo to też pamiętajcie, zasadą tej serii levelowania konta jest to, żeby pokazać wam, jak levelować konto praktycznie bez wydatków pieniędzy realnych. No, poza premką, którą kupiłem i którą wam polecam, bo warto twórców gry wesprzeć, natomiast ja nie uznaję jakichś tam, wiecie, dodatków kupnych. Więc nie ma to według mnie najmniejszego sensu, więc pokazuję wam, jak grać za darmo, totalnie za darmo, levelować to konto, tylko przez tam jakieś wysi... A teraz sobie rzucimy trochę dalej. Zmieniłem wędkę, słuchajcie, chyba? Tak, bo była zmieniona wędka na spinning i od razu mogę rzucić dalej. I to mi bardziej odpowiada. Ustawiacie sobie, słuchajcie, na jeden bieg na poperku, cały czas kręcicie i tylko pompujecie. I też fajne siadają tutaj, moi drodzy, unikaty.
Właśnie, jeszcze nam dzisiaj nie siadł żaden unikat. Jestem ciekaw, jak na mocniejszej wędce by się go wyciągało. No bo wędka już jest do 15 kg, więc powinno być teoretycznie łatwiej. Ale to już się pobawię, myślę, że moi drodzy, poza odcinkiem. To są te trzy miejscówki. W następnym odcinku pokażę Wam właśnie łowienie tego muskiego gołego, bo też wiele, wiele pytań na ten temat było. A ja sprawdzę, czy to mi się uda w ogóle tą siatę zapełnić. Bo tak, że jestem, moi drodzy, ciekaw, czy mi się siatkę do 150 kilo uda zapełnić. No aż to się wydaje niemożliwe. No ale skoro teoretycznie zapełniłem bez problemu setkę, to 150 to nie jest jakiś wielki przeskok. Widzicie, no na poperku nie zawsze, nie za każdym razem Wam coś tutaj siądzie. Musicie też być czasem cierpliwi, bo macie też takie momenty, że ryba za rybą bierze. I przede wszystkim z poperem musicie zwrócić też uwagę, Wam to postaram się pokazać. Zwróćcie uwagę, na tym jednym biegu lecicie, czasem wchodzi na drugi, bo poper działa tak, że jak odbijacie prawym przyciskiem myszy, no to on wtedy tak się rusza, nie? Bo to nie idzie na dno, on idzie po wodzie. I czasem ten szczupak zaczyna podgryzać. O, tak jak teraz, patrzcie, dobrze. Zaczął podgryzać szczupak. I w tym momencie, kiedy zaczyna podgryzać, nie możecie dać w górę tego popera, czyli nie możecie wcisnąć prawego przycisku myszy, bo on wam puści. Ja nieraz, wiecie, się zapomniałem, tak fajna ryba mi gdzieś tam uciekła. Czyli po prostu tylko lecicie do przodu, że tak powiem, i bez problemu szczupaczka wyciągacie. Znaczy coś nam fajnego się tu trafiło, nie wiem jeszcze. Raczej za szybko idzie, żeby miał być to unikat, ale też fajne medalowe. No proszę, medalowy szczupak pospolity. Patrzcie, doświadczenie mi nie spadło, mimo że wędkę mam lepszą, 1700 kaski. Jak dla mnie całkiem spoko. Będę jeszcze, moi drodzy, testował, bo jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak będzie to z przynętą na golema. Czy lepsze ryby siądą niż te, które na popera? Takie też porównanie może sobie zrobimy. No dobra, to ostatnia rybka dla widza. To chyba wszystko. Trzy miejscówki Wam pokazałem. Opcja łowienia z brzegu przy wędkach takich do 11 kilo. Myślę, że ta tutaj miejscówka jest najlepsza. Przede wszystkim ona dla mnie jest, moi drodzy, wygodna, bo tam, gdzie ci wszyscy koledzy stoją, na końcu tej zatoki, przede wszystkim jest jedna niewygodna rzecz, no to są te trzciny, przez które musisz rzucać i tak naprawdę jest, no, troszkę bałagan. Dobra, chcę wziąć tutaj, to niech weźmie tutaj. Jest troszkę, kochani, taki bałagan i średnio mi się to, tak szczerze mówiąc, podoba, bo ja lubię konkretnie wiedzieć, gdzie stoję. No tutaj zwykły nam się trafił, jakiś tam kompletny zwyklaczek, no ale 900 kasy nie ma tragedii. A ja mam jeszcze taką metodę, moi drodzy, jak zapełniałem siatkę, bo to też warto o tym powiedzieć, że oczywiście każdego szczupaka do tej siatki ładuję. Tu już nam się pewnie popsuło, no a jak? No trudno. Każdego szczupaka, słuchajcie, do tej siatki ładuję, każdego. I kiedy już siatka jest na zapełnieniu, i to mówię też o tym miejscu, gdzie łowiłem z kajaka, o tej drugiej miejscówce, no to, moi drodzy, gdy siatka jest na zapełnieniu, no po prostu wypuszczałem takie szczupaki, które mają mniej niż 1000. Założyłem sobie metodę, taką zasadę, że szczupak, którego biorę w siatce, musi mieć minimum 1000, oczywiście, pieniędzy za tego szczupaka. Jeżeli jest mniej niż 1000 gotówki za szczupaka, to nara. Wypuszczam. Taki, wiecie, rozmiar ochronny jakby założyłem. Także tyle. Wydaje mi się, że to jest fajna metoda, moi drodzy. Mówię, siatka. No zobaczcie, ja mam w tej chwili już 50 kilo, bo praktycznie nie miałem za wiele ryby w siatce, bo miałem dwie rybki w siatce, jak zacząłem nagrywać odcinek. A też w tej miejscówce na motorówce specjalnie nie... Nie spędziłem tam czasu i nie łowiłem, tak? Właściwie złowiłem to tutaj, mówiąc do Was. Ale to ja już sobie zrobię i sprawdzę poza odcinkiem. Także w następnym odcinku na pewno Wam jeszcze nagram poradnik o muskie gołe i będziemy oczywiście gonili tego golema. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, moi drodzy, cześć!